Witam w grze Returnal. Jest to gra science fiction na pograniczu horroru czy kina grozy. Jest to też na pewno gra dobrze zrobiona. Więcej pogadamy o niej już w samej grze, a tymczasem udamy się w podróż. Wyjście audiosławki 3D, wiadomo, tryb ślepoty barw nie jest potrzebny i niestety trzeba będzie ustawić język angielski dialogów już w grze. Jest ona trochę dziwnie stworzona. Tu możecie przeczytać sobie, co ją charakteryzuje. Jest wysoki poziom trudności. Mówi Selene. Rozbiłam się na Atropos. Jestem cała, ale Helios nie. Skafander jest sprawny, minus brakujący pistolet. Zostawiam włączony komunikator. I tak oto rozpoczynamy Returnal. Jesteśmy astronautką Seleną, czy Selene, która rozbiła się na planecie, którą chyba nawet nazywała jakoś, nie nazywała, statek. O planecie chyba nic nie mówiła. Zlokalizuj transmisję Białego Cienia. Wygląda na to, że po to tu przylecieliśmy. No oczywiście lądowanie w ten sposób raczej planowane nie było. Na dzień dobry sobie wejdziemy do ustawień gry, ponieważ uważam, że tutaj no niestety polski dubbing trochę psuje klimat w moim odczuciu, aczkolwiek oczywiście to jest kwestia gustu. Co ciekawe, mamy język dialogów w kategorii dźwięk, co ma sens, a dalej w kategorii napisy, co już sensu, jak sądzę, nie ma. Niemniej ustawiamy sobie tutaj język angielski i lecimy dalej. Nie mamy pistoletu, to jest dosyć nieklawa sprawa. Jest to zupełnie inna gra niż te, które ogrywałem dotychczas na moim kanale.
mam jakiś mroczny monolit wydający dźwięki. I generalnie nie będzie tego chyba słychać, ale pad wibruje, bo przybliżyłem go do mikrofonu. Bardzo delikatne wibracje. Helios, tak się nazywa nasz statek. Fajnie są zrobione wibracje tutaj w tej grze. Wiadomo, to jest gra na PS5, już pełnoprawna, a nie ulepszona do tej konsoli. A zatem starano się tutaj wykorzystać zarówno triggery adaptacyjne, jak i te wibracje, które są naprawdę... This forest contains extensive ruins of a xenotype civilization. Ancient walls, foundations and statues. No i właśnie wygląda na to, że mamy statuę przedstawiającą obcego. Najprawdopodobniej zamieszkującego tę planetę. Ja spędziłem w tej grze około godziny 40. W związku z tym coś tam już wiem, ale nadal jest to dla mnie duża bardzo tajemnica, więc na początku chwilę będę mógł poopowiadać, co tutaj z czym mamy do czynienia, potem będę na bieżąco to rozkminiał. Oczywiście jest to strzelanka bulletstormowa, więc jak tylko zdobędziemy pistolet, to prawdopodobnie zacznie się jakaś akcja. Obolit zasila urządzenia stworzone przez obcych. I zyskujemy wpis na temat obolitu dzięki temu, że go pozyskaliśmy po raz pierwszy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to ma, zachęcam do przeczytania sobie informacji na temat tego krystalicznego, radioaktywnego surowca. My natomiast będziemy ruszać dalej. Co my tutaj mamy? Scout log. Atropos. I have found a deceased Astro Scout here. Checking identification on a helmet. It's... Wygląda więc na to, że Selena znalazła własne zwłoki. I to jest motyw, który może już nam uświadomić, o ile nie słyszeliśmy, na czym polega ta gra, co tutaj będzie się mniej więcej działo. Ja póki co nie zdradzam. Być może ktoś z was o Returnalu, tudzież Returnalu, nie słyszał zupełnie nic. Mamy pistolet i możemy strzelać dosyć szybko. W momencie, gdy skończy nam się amunicja, to właściwie nie są tak naprawdę ten pasek pod... te paski pod celownikiem to nie jest amunicja tak naprawdę, a poziom przegrzania broni. I gdy broń nam się przegrzeje, to mamy moment, w którym możemy od razu ją zreloadować, ale musimy trafić w ten taki pasek, który jest po środku. Musimy wtedy nacisnąć R2 i wtedy mamy od razu naładowane. To jest dosyć skillowy mechanizm. No i mamy tutaj sposób na otwarcie tych oto wrót. Możemy też sprintować. I mamy nieodkryty przedmiot. Wstępna analiza. Brak zagrożeń, potencjalne korzyści. Można się zbliżyć. Jest to duży sylfion. Naprawia poważne obrażenia zadane integralności. Po lewej stronie u dołu widać pasek naszego zdrowia, czyli integralności kombinezonu w tym przypadku. No i możemy się takim sylfionem uleczyć. Ważne w tej grze jest obserwowanie minimapy, którą widzimy w prawym dolnym rogu ekranu. Możemy oczywiście odpalić sobie również mapę, taką pełną, aby obejrzeć całą lokację. Tu jest Helios, nasz statek. I po drodze widać, że wszystko jest wyczyszczone. Mamy też jakby co po prawej legendę, także możemy sobie dzięki temu dowiedzieć się, co jest grane. Są drzwi, ale wrota to są wrota stworzone dzięki technologii obcych, zabezpieczone mechanizmem blokującym i potrzebujemy klucz, a klucza nie mamy. I to jest w ogóle rzecz, którą powiem wam, że jak zobaczyłem po raz pierwszy, to urwała mi dupę po prostu, nie? Niesamowita sprawa. PlayStation 5. W ogóle też kilka dni temu odbyła się premiera
takiej ni to gry, ni filmu, no, prezentacji możliwości technicznych silnika Unreal Engine 5 mamy pierwszych wrogów. No i zapowiada się na to w każdym razie, że gry na PlayStation 5 będą naprawdę wyśmienite, graficznie przynajmniej. Mamy coś na wzór kryształowych jaszczurek, tylko większe, bardziej mroczne i zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Taka rzecz, że warto, jak zabijamy wrogów, podbiegać do nich od razu. Zagrożenie usunięte, okej. Podbiegać do wrogów, których zabijemy, bo z nich leci ten obolit właśnie. Nieodkryty przedmiot, brak zagrożeń, potencjalne korzyści, można się zbliżyć. No to sprawdzamy, co to jest. Znaczy to są kolejne zwłoki Seleny w ogóle. I mamy dziennik. Scout log. Atropos. Elapsed time 30 minutes since last crash. Whole areas of this forest are rearranging themselves like a fluid puzzle after each different mine. Whenever I return, per Astra protocol, I will not be recovered until I reach the broadcast signal. If you're hearing this, you are stuck here too. Te audiologi są ważne. I don't remember recording that. Ponieważ tutaj no już znaleźliśmy pierwsze swoje zwłoki, drugie. Wygląda na to, że Selena przeżywa tę samą historię wielokrotnie. Tutaj już zdawała sobie z tego sprawę, że jest w pewnego rodzaju pętli czasu czy wymiaru, nie wiem. No i właśnie znajdujemy coraz więcej informacji na ten temat. Sylfionowa żywica to jest rzecz, która nabiła mi taki jeden pasek przy pasku integralności. Jak zdobędziemy 3, zwiększa nam się maksymalny poziom zdrowia. Okej. To był po prostu obolit. Mamy go też po prawej stronie na dole, teraz się nabija tam. 46 obolitu. Za obolit można kupować różne rzeczy. Znaczy właściwie zasilać maszyny obcych, żeby wytwarzały dla nas przedmioty, może bardziej w ten sposób. Nieodkryty przedmiot. Wstępna analiza. Brak zagrożeń, potencjalne korzyści, można się zbliżyć. To samo, co mieliśmy dotychczas. Jest to astroklucz. Otwiera zabezpieczone wrota i pojemniki. Oczywiście na temat wszystkich rzeczy, które znajdujemy, odblokowują nam się dłuższe opisy, także jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy jest w tej grze jakiś głębszy lore albo informacje na temat tej planety, to na temat wszystkiego można sobie poczytać. Kerberon to jest pierwszy wróg, którego spotkaliśmy. Średniej wielkości tetrapod z tułowiem i głową podobnymi do jaszczurzych, ale z łapami grzywą z długich, przypominających macki odrostów. Nie będę wam czytał tych wszystkich opisów, ponieważ no, zajęłoby to mnóstwo czasu. Niemniej jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. Ja sobie raczej poza, już na nagraniach po prostu, na nagranych filmach, sam sobie to obejrzę, poczytam, bo myślę, że jest to ciekawa opcja. I tutaj przy okazji tego w ogóle przychodzi mi na myśl jedna rzecz, która jest w moim odczuciu kiepska w Returnal, a mianowicie to zryw. No to jest informacja na temat tego slajdu, którego używałem wielokrotnie. Chciałem powiedzieć, że no jest tylko jeden slot, na którym możemy w Returnal grać. Czyli ten. Żeby zacząć grę od nowa, w ogóle nie można kliknąć nawet nowa gra. Nie ma takiej opcji po prostu, o tutaj jak w menu. Można wstrzymać cykl, żeby pograć później sobie, odejść i zacząć od tego momentu. Tego w ogóle nie było wcześniej, więc trzeba było zaczynać grę jakby od początku danego etapu. Ponadto, no widzicie, mogę zrestartować cykl, ale to restartuje mi ten cykl, w którym obecnie jestem, czyli nie całą grę od początku. Nie ma czegoś takiego jak nowa gra, nie ma czegoś takiego jak drugi slot, czy trzeci. Sylfionowa żywica druga, mamy już dwa paski zdrowia nabite i więcej obolitu. Oczywiście slajd pozwala nam ominąć tego typu bariery ochronne, nie otrzymując obrażeń. I
to jest miejsce, gdzie warto się przyjrzeć mapie, ponieważ główna droga wiedzie tędy i tutaj są drzwi, które są otwarte. Ale widać, że tam jest coś jeszcze na górze, taki krzyżyk widzimy i to oznacza, że tam faktycznie jakiś przedmiot można odnaleźć. Ten pierwszy etap gry jest zawsze taki sam, z tego co zauważyłem. O, i proszę bardzo, mamy dodatkowe życie nabite, nie wiem, czy to 10% nam nabija, może to być tego typu ilość. O tych zapisach mówiłem i to jest dla mnie o tyle słabe, że wiecie, na przykład chętnie bym sobie pograł na drugim zapisie, poza nagraniem. Ponieważ po pierwsze, no, moje zasoby na nagrane odcinki są ograniczone, zasoby pamięci, konsoli chociażby. A po drugie, chcę w miarę na bieżąco nagrywać, żeby móc reagować na ewentualne wasze komentarze. Ci pierwsi wrogowie tutaj nie są problematyczni za bardzo, chyba że jest ich bardzo dużo, a mapa jest mała. Możemy to nazwać w pewnym sensie komnatą labiryntu. Ale wierzcie mi, później poziom trudności w kontekście wrogów rośnie. Nieodkryty przedmiot. Wstępna analiza, brak zagrożeń i potencjalne korzyści. To badamy w takim razie. Samo zbadanie nie było zagrożeniem, ale już tutaj zagrożenie się pojawia. Otwiera zabezpieczone wrota i pojemniki, ale jest skażony szkodliwością, więc ryzykujemy. Coś za coś, moi drodzy. Będziemy mieli klucz, ale też dostaniemy jakiegoś debuffa. Trafieni wrogowie kontratakują i to jest po prostu tragedia. Teraz tak, to oznacza, że za każdym razem, kiedy trafię wroga, z niego wyleci dodatkowy pocisk lecący w moją stronę. Jest to naprawdę rzecz hardkorowa, ale plus jest taki, że pod informacją o uszkodzeniach mamy też informację zbieraj artefakty 1. I to oznacza, że jak zbiorę jeden artefakt, to ta wada się anuluje, zostanę po prostu naprawiony. Tutaj mamy, moi drodzy, kolejny guzik do otwarcia sekretu. I kolejna sylfionowa żywica i więcej fluorescencyjnych masek. Macek raczej, macki to są, nie maski. No, można mieć wątpliwości co do... Dobra, w ogóle wiecie co? To jest mega klimatyczna miejscowa. Patrzcie to. Fizyka tego bytu jest dla mnie naprawdę ciekawostką. Zobaczcie, regeneruje się. Likely the architects of these ruins. These could be the sentients that broadcast the white shadow signal. Co to jest? Jestem ciekaw. W ogóle pociski, jak wystrzelone, zostają chyba wypluwane w dół tego czegoś. Tak, spadł tam pocisk w dół, jakby został wypluty. Też oczy niektórych tych pomników się świecą i prawdę powiedziawszy... Ej, można to zniszczyć. Tak mi się wydawało, że to jest obolit w tych oczach, bo tak to wygląda jak obolit, ale nie wiedziałem, że można niszczyć te posągi. Kurde, ej, no dobra, no mówiłem faktycznie, że niewiele wiem o tej grze, więc będziemy wspólnie odkrywać. Upadek tam na pewno by oznaczał utratę zdrowia. Na szczęście, jak spadniemy w przepaść, nie umieramy od razu i... Tym samym możemy kontynuować dany cykl, ponieważ po śmierci rozpoczynamy niejako grę od nowa. Oczywiście wiele z rzeczy, które odnajdujemy, zostaje nam na zawsze. Nie wiem, czy gdy umieramy, to czujemy macki ciągnące nas w dół. Być może tak się dzieje tylko na tej planecie. Nie jesteśmy w stanie tego określić. No, ta wiadomość tutaj nie jest przypadkowa w ogóle. Encountered hostile predator.
Nie wiem, czy tego stwora da się jakkolwiek pokonać, ponieważ schodzimy na dwa hity, a arena walki z nim jest ultra mała. No, prawdę powiedziawszy, no, walczyłem z nim drugi raz, nie? Więc nie wiem, czy da się go pokonać. Wygląda to, jakby to było potencjalnie możliwe. Ship. Suit status operational and I've already experienced this before. I to jest właśnie pętla, o której wspominałem. Mamy tutaj dziennik pokładowy. Można sobie sprawdzić wszystkie logi, które znaleźliśmy, zdaje się, i mamy również łóżko. Co to znaczy, że śniła nam się ta kula? Nie wiem, ale myślę, że gdybym ją zobaczył, to również by mi się śniła. Chociaż, no, ciekawostką jest to właśnie, że Selena nie pamięta w sumie niby tego, co się wydarzyło, ale ma jakieś przebłyski właśnie i one się tutaj najwyraźniej objawiają w snach, jak i w tym, że ona ma, no, teraz poczucie, że to już się wydarzyło. Tutaj mamy informację na temat tego, co się dzieje, gdy umieramy. No właściwie już to jest wiadome. Oczywiście teraz już od początku mamy pistolet, a zatem w każdej sali, do której wejdziemy, w każdym obszarze, może nam się trafić walka, tak jak się stało to tutaj w tym przypadku. Możemy oczywiście strzelać bez celowania. To jest ciekawe, że musimy podbiec, żeby ten obolit zbierać, bo naprawdę zmusza nas to poniekąd do ryzykowania. Jest to jakiegoś rodzaju grid kill. Tutaj jak wejdę, to otrzymam obrażenia do tej wody i nie wiem, jak to można zdobyć. Być może później zdobywamy jakieś ulepszenie skafandra. Oj, otrzymałem obrażenia. Być może później dostajemy ulepszenie skafandra, które pozwala nam do wody wejść bez otrzymania obrażeń, natomiast na ten moment nie jest to możliwe. I mamy tutaj jakieś laserowe zabezpieczenia. Co to jest? Wstęp, brak zagrożeń. Dobra, no zobaczymy, czy to będzie coś przeklętego. Eter. Zasób stały, który wchodzi w interakcję z innymi liniami czasu i oczyszcza ze szkodliwości. Brzmi dobrze. Eter jest tajemniczym zasobem, który zachowujesz nawet po śmierci. Zdobywaj eter poprzez interakcję z małymi zwiadowcami oraz kończenie wyzwań codziennych w terminalu. Możesz użyć eteru do oczyszczania... No właśnie, do oczyszczania czego? Można by sobie ten... Nie! Samouczek oczywiście odpalić jeszcze raz. Tam widzę, że coś się świeci jeszcze. Szkodliwy klucz, aha. No tak, jak klucza na razie nie mam żadnego, a tutaj tak się składa, że jest poboczne przejście i nie wiem, czy ono jest otwarte. Jest otwarte. O, i co tutaj mamy? Nieznane urządzenie. Brak zagrożeń. Dobra, zbadajmy to. Rekultywator. Urządzenie obcych do utylizacji materiałów. Wynik nieznany. Uwaga, interakcja stwarza ryzyko dla integralności. Interakcja. A, czyli możemy otrzymać obrażenia za użycie tego. Można się na tym położyć. No, nie widziałem jeszcze tego przedmiotu w grze. Więc sprawdźmy. Jestem ciekaw, co się wydarzy. To był motyw, który pojawiał się chyba w momencie, kiedy była scenka po naszym zgonie, co? Tak mi się wydaje. Wstępna analiza, sprawdzamy.
Ulepszony kalibrator zapewnia dużo biegłości broni. I właśnie nie do końca, w ogóle są też tutaj takie rośliny, które wybuchają, jak na nie nadepniemy, i chyba z nich też potrafią jakieś rzeczy wypadać, więc warto je rozdeptywać. No póki co nic nie dropnęło. W każdym razie biegłość broni, wiecie co, sprawdźmy to, bo to pewnie tutaj się pojawiło gdzieś w bazie danych, a niestety się nie pojawiło. Stan... No to obstawiam, że jak sobie nabijemy cały poziom biegłości, to wtedy gra nas poinformuje. Póki co zostawiam ten klucz tutaj szkodliwy. Nie chcę dostać jakiegoś naprawdę debuffa znowu niemiłego. A być może ten klucz wcale nie będzie póki co potrzebny. W razie czego możemy się tutaj oczywiście cofnąć. Coś chyba pominąłem, co? Co to jest za taki trójkącik tu na dole jeszcze? To jest ten klucz właśnie. Aha, dobra, ten krzyżyk jest tutaj pod wodą. No to tego pod wodą nie zdobędę. Żadnemu z pomników obcych nie świecą się oczy, więc... Zakładam, że nic nie zdobędziemy. Tutaj nie ma wrogów. Mamy natomiast kolejny przedmiot do analizy. New technology discovered. Augments my weapon with an alternative firing mechanism. Tak, a zatem zyskujemy alternatywny tryb ataku. Jeżeli wciśniemy trigger adaptacyjny, no właśnie tutaj on ma znaczenie, bo do połowy jak wciśniemy, to on zaczyna stawiać opór. I jak wciśniemy po oporze, no to wtedy mamy taki ładowany atak. Przedstawię go wam zaraz. Aha, tutaj trzeba go użyć, żeby zniszczyć te narośl. Także... No i po lewej, niedaleko paska zdrowia. Dlaczego ja w ogóle mam tak mało zdrowia? Ja otrzymałem obrażenia jakieś? Może się odraziłem z taką ilością. W każdym razie tam jest cooldown tej zdolności. No chyba to nie będzie zbyt długie podejście, bo mam bardzo mało zdrowia, integralności właściwie, chyba że uda się no jakoś integralność pozyskać, bo oczywiście są sposoby na leczenie się w tej grze. No i jak widzieliście, bezpieczniej jest trzymać się na dystans do tych jaszczurek, których nazwy nie pamiętam, ponieważ one potrafią atakować w zwarciu. Jestem greedy w kontekście obolitu. Jakby co, jest bardzo przyjemny feeling tego strzelania. Często strzelanki na padzie bywały dla mnie nieprzyjemne, ciężko mi się celowało. Tutaj ta trzecioosobowa kamera powoduje, że jest naprawdę spoko. Myślę, że też jest jakaś oczywiście doza auto-aima. Sylphion naprawia, o proszę bardzo, to jest mega przydatna rzecz i w sumie gdybym biegał po planszy, to mógłbym to znaleźć i podnieść zanim pokonałem wrogów. Dobrze, dwa nawet, jeden był mały chyba. Tego nie mogę zniszczyć chyba specjalnym atakiem, co? Nie. Czyli żeby tego typu bariery niszczyć, będziemy musieli jeszcze prawdopodobnie zdobyć jakieś ulepszenie do kombinezonu, jak sądzę. Dobra, tutaj nic mądrego nie zdziałamy. Chyba na górze coś jest jeszcze. Tak to wygląda. Ej, tam jest w ogóle jakiś taki przełącznik, w którym można strzelić. Ale to pewnie otworzy nam tutaj jakieś wrota, co? Czy... Co się otworzyło? Tu jest jeszcze coś. Zasób eter. No to eter, wiadomo, podnosimy. No tak, jest też jeszcze taki właśnie skan otoczenia, którego nie używałem. Pokazuje on nam wszystkie przejścia, które są dostępne po okolicy. Tu się otworzyło miejsce. Okej, okay, jesteśmy w pełni zdrowi w tym momencie. Właściwie w pełni zdrowa jest Selena. I teraz pytanie pozostaje, gdzie ja bym chciał iść. Mamy właściwie jedną drogę. Tutaj tego przedmiotu na razie nie zdobędę chyba. Tak, ten przedmiot jest gdzieś tutaj. A nie, zdobędę. Zepsuty kalibrator, czyli jeszcze więcej biegłości. Biegłość nie wiem, czy nie podnosi nam poziomu broni, czy coś w ten deseń. W każdym razie pozostaje nam udać się tędy. Co do minimapy, można mieć wątpliwości. Na pewno bardzo ułatwia ona eksplorację. Wydaje mi się, że bez niej mogłoby być trochę ciężko. I tak trzeba sobie pokminić, jak te sekrety otwierać.
acquired a xenotype weapon, similar to our carbine technology. Discovered a massive wall beyond which is the White Shadow signal. I can't cross the chasm. For now, I'll change objectives and investigate the energy reading in the forest. Scout log, Atropos. Who triggered the broadcast? Do you see the White Shadow is something only I should know? And now, out of literally nowhere, I'm hearing it again. Were the sentients involved? But how would they have known? I need to believe there are answers at the signal. Czyli co, Selene wybrałaś to, żeby ten sygnał zbadać, nie znamy powodu, a jednocześnie wierzy w to, że odnalezienie źródła sygnału tego białego cienia daje jej odpowiedzi na to, co tutaj w ogóle jest grane. A, dobra, co się dzieje, bo widzę, że nieciekawie się zrobiło. Jak widzicie, karabin jest zdecydowanie szybszą bronią. I myślę, że ostatecznie po prostu zadaje większe obrażenia per second. Okej, tam mamy jeszcze... Nie pamiętam naprawdę, jak się nazywają ci wrogowie, będę ich nazywał jaszczurkami. Skok adrenaliny, nabiłem sobie takie trofeum. No niestety teraz chyba nabicie sobie 5 poziomu adrenaliny, ale otrzymałem obrażenia, więc chyba adrenalina mi zeszła niestety. Tak, mam znowu 1 poziom. To jest taka mechanika, która sprawia, że jak zadajemy obrażenia, nie otrzymując obrażeń sami, to zadajemy coraz większy damage. Ale jak otrzymamy obrażenia, to ten licznik nam się zeruje. Nieodkryty przedmiot. Zobaczmy, cóż tutaj ciekawego nam gra przygotowała. Przedmiot zużywalny. Gruntowny wzrost. Tworzy kolec, który przebija najbliższego wroga. Przytrzymaj L1 i R, aby wybrać cel. Ciekawe. Aha, okej, faktycznie. Możemy sobie jednorazowo użyć jakiegoś specjalnego... Aha, niestety od razu to się wydarzyło. No dobra, spoko. Ale o, zobaczcie, zdobyłem to samo teraz. Można mieć przy sobie jeden przedmiot, przynajmniej na razie. Więc jakoś specjalnie nic nie straciłem. Zajmuję jedno miejsce do ulepszenia, także bardzo klawo. Jeszcze żadnego ulepszenia sobie nie odblokowałem w tym cyklu. Mamy guzik do otwarcia. Aha, tylko trzeba najpierw zniszczyć pomnik, tak? Dobra, niech wam będzie. Skrzynka. Pojemnik na potencjalnie cenne przedmioty. Można otworzyć bezpiecznie, a zatem otwieramy. No i mamy tutaj karabin tachiomatyczny. Wygląda na to, że szybciej pociski lecą najprawdopodobniej. Albo szybciej po prostu wystrzeliwuje te pociski. Natomiast ten, który mamy obecnie, ma nabite chyba zahartowanie. To jest coś, co się nabija w broni najwyraźniej. Nie znam jeszcze za bardzo tej mechaniki. Dodatkowo ma większe obrażenia, więc na razie zostanę przy tym, co jest. Też ten ładunek wybuchowy tutaj ma łowczy rój, ma z kolei ten drugi karabin. Nie znam tych skilli jeszcze, także trudno mi określić... O proszę, nabiliśmy sobie pasek zdrowia. Trudno mi określić, która z tych broni po prostu byłaby ostatecznie lepsza. Nieodblokowywalne dla nas przejście na ten moment. Tam są takie macki, które nas mogą wciągnąć, ale to nie będę wam specjalnie pokazywał, bo może nas to zabić. No i mamy tutaj nieznany sygnał skafandra. Możliwość śledzenia ostatnich chwil zwiadowcy. No i to jest, zdaje się, duch gracza, który zginął w tym miejscu, bo gramy online. I've encountered our black box technology holograms. They're showing my last moments. I możemy pomścić tego gracza, zdobywając tym samym 4 części eteru.
I to oznacza, że będziemy pewnie walczyć z potężnym wrogiem. Jak sądzę. Oczywiście, że tak. A więc zdecydowanie w tej walce trzeba się ruszać. To jest chyba ten sam wróg, który zabił nas przy poprzednim podejściu. Dystans w jego przypadku jest wskazany. O kurde. Nie wiem, czy on jest tutaj słabszy. Bo tam miał mnie na dwa hity. Tutaj natomiast wygląda na to, że aż takich obrażeń mi nie sadzi. No widzę, że trochę sobie nie radzi z mapą. Okej, udało się pokonać. Pomszczono zmarłego zwiadowcę i zdobywamy jakieś bajery. Co tutaj mamy? Karabin tachiomatyczny czwartego poziomu. No kurde. Ostrzał horyzontalny. No bierzemy ten w takim razie. Nie wiem, na ile znaczne jest nabijanie tego zahartowania. Czy lepsza jest broń wyższego poziomu z lepszymi statami, czy lepiej mieć broń, która jest na przykład zahartowana? No, wygląda na to, że zahartowanie nabijamy sobie używając po prostu, więc prawdopodobnie jest to powód, aby czasami broń zachować. No ale to zobaczymy z czasem. Jak sądzę, jeżeli coś wiecie na ten temat, napiszcie w komentarzu. Ciekaw jestem. Dobra, skanujemy sobie przedmiot. Przedmiot zużywalny, kula zerująca, naprawia wszystkie uszkodzenia. Wiecie co, wezmę sobie to, ponieważ no to jest dobre w przypadku, gdy chcemy podnieść jakiś przedmiot szkodliwy. Astor klucz otwiera wrota, bardzo dobrze, astor klucze są mile widziane. Aha, tam była druga broń, ale chyba była gorsza od tej, co mam teraz. Czyli możemy sobie, moi drodzy, lecieć tam. 38 minuta na budziku, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby postrzelać i mamy dziennik. No na pewno na miejscu Seleny miałbym też tęgi rozkminy, co tutaj się w ogóle dzieje, co jest grane. Urządzenie obcych, potrzeba czegoś, by je aktywować, wymagana technologia obcych. No i właśnie naszą misją teraz jest pozyskanie tej technologii. Po wyglądzie już można się domyślić dosyć łatwo, że jest to prawdopodobnie jakiegoś rodzaju portal. Aha, wrogowie. Ostrzał horyzontalny, czyli specjalna zdolność tej broni, wygląda bardzo dobrze. Oj, właśnie, bo tam są niestety takie wieżyczki, których ja na tym etapie gry nie mogę niszczyć. A jak widzicie, strzelają one takimi kulami czerwonych pocisków, gronami w zasadzie tych kul. Dobra. Pozyskaliśmy więcej obolitu. I bardzo się cieszę właśnie w kontekście Let's Playa, że zużyty kalibrator, dobra, nabijamy sobie więcej, nie pamiętam, jak to się nazywało, biegłości, tak. Cieszę się, że wprowadzili możliwość wstrzymania cyklu, bo do Let's Playa to jest naprawdę ważna rzecz, no, że będę mógł zacząć po prostu od momentu, w którym już mi czas nagrania się skończy, a nie, że będziemy musieli w każdym odcinku na dzień dobry zaczynać przygodę od zera, niemalże. To zadaje spory damage. Okej, i tutaj raczej więcej nikogo nie pokonamy, bo ta właśnie wieża ma jakąś taką barierę ochronną, która powoduje, że nie mogę jej nic zrobić. Obstawiam, że też znajdziemy coś na dalszej drodze, która pozwoli nam tę barierę zniszczyć. Mam nadzieję, bo wieże te są dosyć upierdliwe. Tego się raczej nie da uniknąć. Tego upadku. I co my mamy tutaj? Zepsuty kalibrator kolejny. Mamy portal, ale oczywiście nie zdobyliśmy jeszcze technologii obcych. Discovered xenotype technology on the corpse of a sentient. Scan is indicating potential for suit augmentation.
appears safe to repurpose. System integration complete. Performing a function test to confirm. I ten element technologii obcych jest oczywiście rzeczą, która zostaje nam nawet po śmierci, także tego już więcej zdobywać nie musimy, a nawet nie ma możliwości, bo już to po prostu mamy. Okej, możemy jednak dzięki temu aktywować translokator bliskiego przeniesienia, tak? Czy... Nieważne, mamy w każdym razie dwa rodzaje. Tutaj już nic nie było, prawda? Tam na drugą stronę niby coś tam jest, ale nie da się tam dotrzeć. Czyli musimy się cofnąć do tego poprzedniego translokatora. Są też takie, jakby widzicie, zaczątki mostów i tam coś na górze na bank jest, ale nadal nie posiadam możliwości uruchomienia tego. Jakieś sprzęcicho by się jeszcze do tego przydało. A tu mieliśmy też teleporter, ale on dokąd prowadził? A, translokator. W sensie on, to jest ten na dalszy dystans, który między komnatami poszczególnymi nas przenosi. Ten natomiast ma działanie takie, że przenosi nas w ramach tej samej lokacji i mamy nowych wrogów latających tym razem. Zadali mi trochę obrażeń, zaskoczyli mnie, szczerze mówiąc. Okay, więcej obolitu, jakiś klucz, astroklucz, bez zagrożeń, eter, bardzo fajnie, więcej obolitu i kolejny translokator bliskiego zasięgu. Zastanawiam się, dlaczego właśnie teraz gra informuje mnie o skanie otoczenia. Czy to jakieś teraz było wyjątkowo ważne, czy po prostu uznali, że już tyle się nauczyliśmy, że można taką ciekawostkę nam zapodać. Discovered xenotype technology that produces other devices. I to jest, moi drodzy, coś na wzór sklepu. Możemy sobie tutaj kupić inny przedmiot. Ulepszony kalibrator można by kupić też, widzę. Dodaje 10% do ochrony, gdy atak alternatywny się ładuje. To jest ciekawa rzecz. Adrenalinowa pijawka naprawia integralność o wartość 2% zadanych obrażeń za każdy poziom adrenaliny. Też brzmi jak fajna sprawa. Ile ja mam w ogóle obolitu? Sporo, czyli w sumie to mógłbym sobie kupić. Nie wiem, czy to nie jest tak, że mogę kupić tylko jedną rzecz z tego sklepu. Bardzo jest to możliwe. Nie mogę kupić już rzeczy z tej strony. A, bo mam za mało obolitu na to po prostu. Dobra, ale to w takim razie jeszcze ulepszony kalibrator sobie kupię. Czemu nie? Myślę, że nie ma co jakoś super oszczędzać w tej grze. Jeżeli jest opcja się wzmocnić, to warto to zrobić od razu. Tymczasem... lecimy tutaj i mamy nieznany obiekt. Potencjalnie przydatny. Ksenoglif. No właśnie, ale możemy się już czegoś nauczyć w tym miejscu. Discovered a fragment of the xenotype language. I prawdopodobnie dzięki temu będziemy też coraz lepiej poznawać historię obcych. Właśnie w każdym podejściu, odblokowując sobie część języka i czytając te ksenoglify coraz dokładniej. Za mało szyfrów, ale przecież tutaj zdobyłem, tak? Czy... aha, jeszcze muszę zebrać ten szyfr ksenoglifu. I teraz możemy sobie co nieco przeczytać. I z tych słów można już wywnioskować, że prawdopodobnie obcy mieli podobny problem co Selena, gdyż również piszą o wydostaniu się z cyklu. Bariera nie do przebycia.
przynajmniej jak na razie. Co mamy tutaj? Czy będzie jakaś walka? Będzie walka. Oj, to kolejny poważniejszy wróg, który ma to do siebie, że się teleportuje. I jak widzicie, ma naprawdę całkiem sporo zdrowia. Co więcej, nie będzie tu jedynym wrogiem, jak sądzę. Oj, no wiadomo. Trzeba było upaść w przepaść, żeby przypadkiem nie mieć za dużo zdrowia. Co ty robisz, koleś? Daj spokój. A was jest dwóch w ogóle, tak? Oni są naprawdę niebezpieczni, jak widzicie, zaraz po prostu zakończę swoje życie. Dałem się wziąć w kleszcze. Pytanie, czy to jest leczenie. Tak, to było leczenie, bardzo dobrze. Trzeba się więcej ruszać w tej grze. Stanie w miejscu między dwoma tak silnymi wrogami to jest bardzo kiepski wybór. Chyba atakowanie go w głowę w tym przypadku, czyli w tym obszarze zaznaczonym czerwonym kwadratem, powoduje, że otrzymują większe obrażenia. Nie wiem, czy tak na pewno jest, ale tak mi to wygląda, dlatego staram się atakować w to miejsce. Dobrze, moi drodzy, czy uda nam się odblokować tę barierę w tym cyklu? Trudno powiedzieć, póki co z żywotem to wygląda bardzo słabo. Ale mamy jeszcze mały Sylfion, więc dzięki temu się trochę podleczyłem. Ale dalsza eksploracja i rozwikłanie zagadki bariery w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście ze mną. Jeżeli odcinek wam się podobał i chcielibyście, żeby pojawiło się więcej odcinków z Mortal Shell, to dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw, czy mielibyście ochotę pooglądać tę grę. Do zobaczenia.